I kolejny filmowy miesiąc dobiega końca. W naszym programie teraz będziemy mówić o tym, co czeka nas niebawem, czyli co czeka nas w grudniu w kinie Konesera. A skoro o tym cyklu mowa, to wiadomo, że naszym gościem Dariusz Romanowski. Dzień dobry, Darku, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witaj. No to będziesz miał tych świątecznych prezentów, można było powiedzieć, mnóstwo, bo czeka nas chyba 5 projekcji w kinie Konesera, prawda? Dokładnie tak. I na dodatek będzie w czym wybierać. To gdybyśmy mieli powiedzieć o... No może nie tyle ekstremalnych opowieściach, ale szukać kina jednego i drugiego, to nie wiem, czy nie skusiłbyś się może poopowiadać o filmie jednak, co by nie było, polskim. A z drugiej strony mam tam propozycję, która jest koprodukcją irańsko-francusko-szwedzko-szwajcarsko-niemiecką. Więc mamy tutaj dwa filmy zupełnie dwóch innych, można byłoby powiedzieć, kultury i dwie różne opowieści. To co o tych dwóch filmach, bo myślę oczywiście o Ming Hun i o moim ulubionym cieście. Może tak. Na tym się skupimy, że to są chyba jednak te takie bardzo, bardzo ciekawe propozycje spośród tych 5. To co, zaczynamy od Ming Huna. Jak najbardziej. To jest polski film, którego autorem jest Jan P. Matuszyński. Dał się poznać polskiej publiczności z kilku znakomitych filmów. Zacznę od Ostatniej rodziny, o rodzinie Beksińskiej. Mm-hmm. Był Żeby nie było śladów. Wreszcie znakomity serial o przedwojennej Polsce Król. Już niech te trzy tytuły wystarczą jako rekomendacja, aby obejrzeć Ming Huna. To jest film bardzo nietypowy jak na polskie kino. Opowiada o procesie przepracowywania żałoby. Żałoby, która dotyka mężczyznę w średnim wieku, który nagle traci młodą córkę. Jedyną ukochaną, oczko w głowie. I próbuje przez ten dramat, przez tę tragedię, która nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie spustoszenie czyni w umyśle i sercu rodzica, próbuje przez to jakoś przebrnąć, poradzić sobie. Do niego dołącza dziadek dziewczynki, Chińczyk z pochodzenia, bo dziewczynka ma polsko-chińskie korzenie. Mężczyzna bardzo zasadniczy, wręcz autorytarny. Widać, że między panami już iskrzy na samym początku i próbują jakoś wspólnie poradzić sobie z emocjami. Mm-hmm. I chyba z tego, co pamiętam, dziadek wpada na pomysł, aby powrócić do starego chińskiego ludowego zwyczaju. No i stąd pojawia się tytuł, prawda? Mingun, dokładnie. Po dziś dzień, od kilkuset lat, niektórzy Chińczycy uważają, że życie po śmierci jest niepełne, niewartościowe, czy niepełnowartościowe, jeśli spędzane jest samotnie, bez współmałżonka. No ale co jeśli ktoś przed śmiercią nie zdążył nikogo poślubić, był kawalerem, był panną, mhm, i tak się ma rzecz w przypadku naszej zmarłej bohaterki. Więc dziadek wymyśla sposób, aby zaślubić swoją zmarłą wnuczkę z jakimś zmarłym kawalerem. Rzecz wydawać by się mogła totalnie absurdalna, ale to jednak jakoś się skleja. Z jednej strony patos śmierci, z drugiej strony ten absurd szukania po kostnicach oblubieńca, kandydata na męża. Zmarłego kandydata na męża zmarłej wnuczki. No brzmi absurdalnie, niczym tak, z Monty Pythona, ale to wszystko jest na poważnie. Na szczęście Matuszyński poszedł w stronę takiego czarnego humoru. Mhm. I gdyby nie ten humor, to myślę, ciężko byłoby ten film zobaczyć. Mimo wybitnej, naprawdę wybitnej kreacji Marcina Dorocińskiego, który tworzy no, jedną z najlepszych ról ostatnich lat. Bardzo ciekawy temat, nawiązanie do kultury chińskiej, która może nie jest aż tak bardzo przybliżona, jakbyśmy tego oczekiwali, chcieli, czytając wstępne opisy filmu, ale warto zmierzyć się z tym trudnym tematem, na szczęście podanym w nieco lżejszy sposób. Tak, to całe szczęście rzeczywiście, ale to też co ciekawe powiedzieć, bo to w pewien sposób zahaczać będzie o wątek samotności, o drugi film, o którym będziemy mówić, czyli Moje ulubione ciasto, ale nim to nastąpi, to może też i zróbmy tradycyjny prezent naszym widzom, czyli jeśli Państwo odpowiedzą na pytanie konkursowe zadane przez naszego gościa, to jest szansa na to, że uzyskają Państwo upominki od sieci kiny Helios. A cóż to tym razem będzie? Temat śmierci w twórczości Jana P. Matuszyńskiego pojawia się bardzo często. W Ostatniej rodzinie umiera prawie cała rodzina Beksińskich. W
serialu Król, trup ściele się jeszcze gęściej. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny film, Żeby nie było śladów, oparty na prawdziwej historii śmierci młodego chłopaka. To się wydarzyło 45 lat temu, ale po dziś dzień ta historia jest przez wszystkich pamiętana. Proszę podać imię, nazwisko bohatera filmu Żeby nie było śladów. No myślę, że tu chyba wątpliwości nie ma, o kogo chodzi. Powinni Państwo sobie błyskawicznie z tym poradzić, pisząc pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi honorujemy upominkami od sieci kin Helios. No a teraz tak o produkcji, o której mówiłem, bo jakby tam po każdym po 5 minut każdy ze swojego kraju włożył, to byśmy mieli właśnie cały film, który się na to składa. I to upieczone filmowe ciasto ma naprawdę bardzo dobry smak. Tak, ale mimo, że to jest koprodukcja czterech państw, to jednak te trzy pozostałe wyłożyły pieniądze, aby ten film mógł powstać. Bo przypomnę, Iran od 45 lat jest Republiką Islamską rządzoną przez ajatollahów. Państwem tak restrykcyjnym, że nawet źle założony przez kobietę hijab, czyli to tradycyjne nakrycie głowy, może być powodem śmierci. Tak się stało dwa lata temu, we wrześniu 2022 roku, gdy młoda, 23 bodajże, letnia dziewczyna, zatrzymana przez policję obyczajową, która ma ogromne uprawnienia, została pobita tak dotkliwie, że zmarła. Zmarła, to było przyczyną wielotysięcznych demonstracji w całym Iranie, śmierci kolejnych 400 osób, które zginęły od kul policji właśnie w tym opresyjnym, co tu dużo mówić, autorytarnie rządzonym państwie. Więc w takich okolicznościach bardzo smutnych, dojmujących, które tak bardzo odbiegają od tych naszych europejskich, wydawałoby się, normalnych realiów, rzecz się dzieje niebywała. Starsza pani, 70-letnia kobieta, od wielu lat wdowa, której córka wyjechała za granicę, czuje się na tyle samotna, że za namową koleżanek postanawia coś zmienić w swoim życiu. Przełamać taką rutynę, ale przede wszystkim pozbyć się tej doskwierającej samotności. I wpada na pomysł, aby poderwać, bo tego słowa chyba należy użyć, samotnego taksówkarza, rozwodnika, który, jak ona sama widzi, jest tak samo samotny jak ona. I fortelem zaprasza go do swojego domu, postanawia upiec pyszne ciasto, aby przez żołądek do serca mężczyzny uderzyć. Piękna historia, można powiedzieć wręcz baśniowa, bo doskonale wiemy, nawet ci, którzy nie interesują się politologią czy światem współczesnym, wiedzą, jak opresyjnym państwem jest Iran. Że to, co widzimy na ekranie, gdy ta kobieta walczy o dobro aresztowanych na ulicy nastolatek, bo były zbyt mocno umalowane, albo chodzi po mieście z odkrytymi włosami, albo siada w taksówce obok kierowcy. To są rzeczy nie do pomyślenia w rzeczywistości irańskiej. A jednak oglądamy ten film, uśmiechamy się sami do siebie, że jednak można nagle przenieść się do innego świata w tym świecie. Piękna, mądra, pouczająca historia, ale bez moralizowania. Cudownie ogląda się to drugie życie tej 70-latki, która sama czuje, że chce coś jeszcze, że to jeszcze nie kres jej życia, chce się zakochać raz jeszcze i robi wszystko, aby te ostatnie lata swojego ziemskiego żywota upłynęły w jak najlepszej atmosferze. Tak, i chyba myślę, że wiesz, ten wymiar taki ponadczasowy, czyli to jak będziemy razem, to też będziemy przeciwko reżimowi. On też gdzieś wybrzmiewa, prawda, że razem jesteśmy silniejsi de facto, bo ten reżim nas wrzuca w tę samotność w pewien sposób, oczywiście metaforyczny. Mówię, i to też jest takie piękne przesłanie tego, że ta wspólnota no, też może pozwolić na coś i w tej sferze społecznej, prawda? Tak, politycznej. To jest bardzo mocny głos kobiet. Tu akurat głos kobiet seniorek, kobiet starszych. Natomiast przypomnę tylko, że restrykcje, jakie spotkały twórców filmu, a to małżeństwo irańskie nakręciło ten film, nie zostali wypuszczeni z kraju, aby pojechać na festiwal do Berlina. W lutym tego roku odbył się festiwal w Berlinie, gdzie ten film zdobył dwie bardzo prestiżowe nagrody. Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych Fipreszci i nagrodę jury ekumenicznego. O mało co otarł się o Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu. Już po werdykcie jury, gdy
wystosowano oficjalne zaproszenie dla laureatów, rząd irański nie zgodził się na ich wyjazd do Europy. To są niestety realia, dlatego myślę, tym bardziej warto zobaczyć ten film, aby skonfrontować swoje wyobrażenie o tym przecież pięknym geograficznie, historycznie kraju. To przecież Iran, no, następstwo wielowiekowego Królestwa Persji. Bogactwo kulturowe, no, nie do podważenia. Natomiast to, w jakich warunkach muszą żyć ludzie, no, budzi niezrozumienie, budzi przerażenie. Dlatego myślę, to jest podwójny powód, aby zobaczyć ten film. Drodzy Państwo, wśród 5 projekcji kina konesera Minkun i moje ulubione ciasto, na które zapraszam Państwa Dariusz Romanowski. Dziękuję Ci, Darku, bardzo serdecznie. Dziękuję. Zapowiada się zatem ciekawy grudzień w kinie konesera.